Dzień dobry, dziś moim gościem albo gościnią, nie wiem, którą formułę i formę mój gość albo gościni preferuje, pani prezydent Aleksandra Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Obie formy są przyjemne i myślę, że to jest wspaniałe, że można używać obu form. Jak to mówią, pokorne ciele, dwie formy z się, tak? Zostawmy to w ten sposób. Dobra, pani prezydent, poznaliśmy się, kiedy była pani jeszcze PO, to był luty, było przed wyborami i przed zaprzysiężeniem, którego rocznicę będziemy mieli za chwilę. Pani jako wiceprezydent u Pawła Adamowicza znała Gdańsk, znała ratusz, wiedziała wszystko chyba o tej robocie. W związku z, ale pytanie mam, czego pani się dowiedziała przez tych 5 lat o Gdańsku, o pracy, o pełnieniu tej funkcji, czego pani wtedy w lutym 2019 roku nie wiedziała? Po pierwsze, trochę mi aż trudno uwierzyć, że to 5 lat minęło, bo nie ukrywam, że to był bardzo, bardzo intensywny czas. Trudne pytanie, czego nie wiedziałam. Znaczy, myślę, że te ostatnie lata, z jednej strony dla nas w Gdańsku ten rok 2019 absolutnie był też no pod znakiem tragicznego wydarzenia, śmierci, zabójstwa, morderstwa pana prezydenta Adamowicza, więc była to jakoś też nasza wspólna żałoba, ale przecież kolejny rok 2020 rozpoczął się pandemią, o której nie wiedzieliśmy nic. 2022 skutki rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, więc wydaje się, że to, czego nie wiedziałam, ale myślę, że tego też nie wiedział prezydent Adamowicz, że tyle może spotkać nas niespodziewanych rzeczy, bo to, że była, przepraszam, może użyję mocnego słowa, ale że była opresja PiS-u, to wiedzieliśmy i pewnie nie wiedzieliśmy do końca, jak bardzo to się będzie zmieniać i to trwało przez te ostatnie lata do jesieni ubiegłego roku. Natomiast różne wydarzenia, na które nie mieliśmy absolutnie wpływu, spadły i na Gdańsk, i na Polskę, i na Europę, i na świat. I myślę, że to jest coś, czego nie można było przewidzieć. Czyli w ratuszu jest, tak jak mówią w amerykańskiej polityce, expect unexpected, tak? Tak, ale myślę, że to jest coś, do czego się musimy chyba dzisiaj wszyscy przyzwyczaić, że no nigdy już nie będzie tak, jak było i tak naprawdę nie możemy się spodziewać tego, co przyniesie życie. Przecież to dotyczy zarówno różnych firm, ale także miast. No, strategie przygotowuje się teraz na coraz krótsze okresy. Kiedyś one były wieloletnie. Dzisiaj czyli już strategia stała się taktyką, tak? To prawda, tak. Niespodziewane jest w sumie taktyką i myślę, że w tym sensie chociażby mądrość chociażby takich programów jak program odbudowy, Europejski Program Odbudowy, no u nas znany pod hasłem KPO, polega przede wszystkim na tym, żeby takie reformy wdrożyć w państwie, w państwa wspólnoty, które mają dać nam odporność na kryzysy. My o tym bardzo rzadko w Polsce rozmawiamy. Oczywiście częściej rozmawiamy o kasie, no bo wiadomo, że pieniądze są czymś, co najbardziej przemawia do wyobraźni. Natomiast tu chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy się uodpornili na kryzysy i tego mają dotyczyć reformy społeczne, gospodarcze, różne właśnie reformy, które mają przygotować państwa wspólnoty europejskiej, żeby były bardziej odporne na kryzysy. Pani powiedziała, że o opresji pisowskiej wiedzieliśmy. Na ile ta opresja pisowska, że tak powiem, która źródła miała w Warszawie, zdefiniowała także pani rządy w Gdańsku? Czy utrudniła, czy paraliżowała?
Bardzo, no my o tym mówiliśmy wielokrotnie, przecież nie tylko w Gdańsku, ale w bardzo wielu, wielu samorządach, zdemolowanie systemu finansów publicznych. Często niestety obraz samorządów był przedstawiany jako kontrarząd, znaczy, że to jest w ogóle zupełnie inna władza, władza publiczna. No, staraliśmy się być inni, staraliśmy się przestrzegać prawa, opierać się na wartościach, ale bardzo często w tej poprzedniej narracji byliśmy pokazywani jako antyrządowi, ale przede wszystkim to, co zostało zrobione przez PiS, to zdemolowanie nie tylko finansów publicznych na poziomie państwa. No dzisiaj pewnie po kolei w różnych miejscach wychodzą te patologie. Przepraszam, że użyję mocnego słowa, ale chyba inaczej tego nazwać nie można. Natomiast w przypadku Gdańska ja mogę powiedzieć bardzo konkretnie, że przy budżecie naszym rocznym wynoszącym 5 miliardów złotych przez te ostatnie 5 lat mojej kadencji dochody czy wpływy z podatków od osób fizycznych zmniejszyły się o miliard. No to jest bardzo, bardzo duża kwota, czyli mówiąc krótko, zubożenie samorządów, próba wzięcia nas głodem. Dzisiaj jesteśmy w dialogu. Jak PiS jakby nas słuchał, to powiedział, pani prezydent, trzeba było się nie mieszać do wielkiej warszawskiej polityki, do wyborów kopertowych, nie manifestować, nie wiązać się z opozycją, to by tych problemów nie było. No tak, ale wspomniał pan na początku, że rzeczywiście za kilka dni, 11 marca minie 5. rocznica mojego zaprzysiężenia. Ja uważam, że rozumiem, że różni ludzie różnie do tego podchodzą, ale ja tak zostałam wychowana, że no jeżeli przysięgasz, a między innymi w przysiędze, kiedy przewodnicząca Rady Miasta na włożyła mi łańcuch prezydencki. Jest to gest symboliczny, ale oprócz tego składa się przysięgę, w której się przysięga, że się będzie przestrzegać prawa. I ja traktuję te słowa serio. Znaczy, przysięga to jest coś naprawdę serio. I robi się to także w obecności moich bliskich, ale radnych miejskich, wielu, wielu ludzi, ale także obok na stole leżała najstarsza Biblia, która jest obecna w Gdańsku. Więc dla mnie to jest poważna sprawa. No i między innymi się przysięga... Gdańsk nie może ze względów oczywistych akceptować, znaczy abstrahować od polskiej sytuacji w kraju, prawda? To prawda, więc trzeba przestrzegać prawa. No w wyborach kopertowych widzimy kolejne posiedzenia Komisji Śledczej, no wykazują naprawdę, jak to wszystko było załatwiane, no mówiąc brzydko, na gębę. A my, ja doskonale pamiętam moją rozmowę, wtedy bardzo szybko zadzwoniłam do mojego sąsiada, dzisiaj posła i właśnie członka Komisji Śledczej Jacka Karnowskiego. Bo moi współpracownicy przyszli z mailem, który przyszedł nad ranem, że mamy udostępnić spisy wyborców. Mówię, Jacek, czy wy też coś takiego dostaliście? On mówi, no tak, no to jest w ogóle jakiś absurd, nie można czegoś takiego zrobić, no to jest po prostu złamanie iluś tam różnych przepisów prawa, już nie mówiąc o ochronie danych osobowych. Natomiast żeby dojść do jakiejś pętli, to nie jest tylko tak, że Gdańsk tylko był pokrzywdzony. Oczywiście my nie dostawaliśmy czeków, tak jak inne miejscowości dostawały, pewnie z różnych powodów, może dlatego, że włodarz mniej krytycznie wypowiadał się o partii rządzącej. Natomiast ja mówię o tym, o takiej postawie propaństwowej, czyli zniszczeniu systemu, zniszczeniu mechanizmu, który jest równy dla wszystkich, znaczy niezależnie od tego, czy mieszkańcy danej miejscowości głosują na żółtych, czerwonych czy zielonych, mają takie same przepisy prawa, jeśli chodzi o dzielenie wspólnych finansów publicznych i że to są przejrzyste, jasne kryteria. I dzisiaj mamy naprawdę wielką nadzieję na przywrócenie tej sytuacji. Chyba w przyszłym tygodniu mamy spotkanie Unii Metropolii Polskich. Ma być na nich obecny także minister finansów, inni ministrowie. No widać, że dzisiaj jest na pewno otwartość na dialog i przywrócenie tej sytuacji, która, żeby powiedzieć delikatnie, stała w ostatnich latach na głowie. Przez ostatnie, a propos ostatnich lat, słyszeliśmy o niemieckim Tusku, niemieckim Gdańsku. O pani też mówiono, że jest pani swoistym kustoszem jakiejś niemieckości Gdańska.
czy to po pani, po mieszkańcach miasta spływała, jak spływa, spłynęło, jak spływało, jak woda po kaczce, jako absurd, jakaś egzotyka, czy to miało jakiś realny skutek, następstwa? Ja mogę powiedzieć o Gdańszczanach, że są wielkimi patriotami i myślę, że także nasza od wielu lat bardzo konsekwentna współpraca z różnymi środowiskami kombatanckimi, środowiskami troszczącymi się o pamięć patriotyczną w Gdańsku pokazuje, nie wiem, chociażby liczny udział podczas bardzo różnych uroczystości. No naszym sztandarowym takim gdańskim patentem, który także jest powielany w różnych miejscach, z czego się bardzo cieszymy, to chociażby parada na Dzień Niepodległości 11 listopada. Parada, która jest dla każdego. Przychodzą szkoły, kluby seniora, kluby osiedlowe. W Gdańsku się udało coś, co się nie udało w Warszawie. To prawda, ale to nie jest coś, co było wymyślone w tym gabinecie, wymyślone przez pana prezydenta, ale to przyszły środowiska społeczne. To jest robione oddolnie. Oczywiście wiadomo, że wspieramy, bo organizacyjnie to jest zawsze duże wyzwanie, wydarzenie na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Trzeba wesprzeć organizacyjnie, ale także różne rocznice patriotyczne, które świętujemy. No niestety nasza historia jest w większości taka, że to są najczęściej krwawe rocznice, ale także chociażby rocznice związane z 4 czerwca, w tym roku 35. rocznica porozumienia. Ja myślę, że to jest najważniejsze, że wtedy w demokratyczny sposób w pierwszych częściowo demokratycznych wyborach udało nam się obywatelkom i obywatelom zmienić władzę. Więc my generalnie tym, co mówią inni, chyba się aż tak nie przejmujemy. W moich rozmów z gdańszczanami odnoszę wrażenie, że to nas tylko wzmacnia jako wspólnotę. I 5 lat temu przy okazji tej rocznicy okrągłej wyborów 89 roku zorganizowała pani w Gdańsku huczne dość obchody. Czy w tym roku też coś pani planuje, czy ta rocznica ze względu na pożegnanie z PiS-em stała się mniej istotna? Absolutnie, to jest bardzo istotna rocznica i co roku rzeczywiście od 2019 roku wokół daty 4 czerwca w Gdańsku organizujemy spotkanie, które przede wszystkim, myślę, że to jest bardzo ważne, przede wszystkim jest spotkaniem organizowanym oddolnie. Zapraszamy w drodze otwartego naboru bardzo różne organizacje pozarządowe, bo chcemy pokazać siłę obywatelek i obywateli. I co roku rzeczywiście na terenach wokół Europejskiego Centrum Solidarności, na terenach postoczniowych zapraszamy organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka, prawami ucznia, regionalizmami, propagowaniem kultury lokalnej, prawami zwierząt, kwestiami związanymi z edukacją, z ekologią. Tych organizacji przecież jest bardzo, bardzo wiele. Do tego, żeby to święto współtworzyły, żeby pokazać właśnie siłę obywatelek i obywateli. I tak jak w ubiegłym roku rzeczywiście tutaj święto trochę się przeniosło do Warszawy, bo przecież 4 czerwca w ubiegłym roku mieliśmy duży marsz. Natomiast w tym roku także organizujemy wydarzenie, które przede wszystkim będzie tworzone przez organizacje pozarządowe, ale drugą nogą tego święta, drugim filarem zawsze także są samorządowcy, którzy przyjeżdżają tutaj z całej Polski, bo myślę, że to jest też nasze wspólne święto. I mam nadzieję, że wreszcie w tym roku będzie miało także charakter państwowy, bo myślę, że to jest też coś bardzo, bardzo ważnego. Pani przy okazji odpowiedziała na moje następne pytanie, które chciałem zadać. Rozumiem, że to jest troszeczkę ilustracja tego, na czym polega kontynuacja myśli i marzenia prezydenta Adamowicza wyrażona w tytule jego książki z ostatniej jego kampanii, Gdańsk jako wspólnota?
Na pewno tak. Ja też myślę o tym, że wtedy, 5 lat temu, to święto 4 czerwca, to też jego taki liczny udział bardzo różnych grup społecznych. To też była odpowiedź na list, który pan prezydent Adamowicz przygotował jeszcze przed swoją śmiercią i on nie został wysłany. Natomiast myślę, że dzisiaj, teraz kiedy jesteśmy na początku przywracania normalności i wartości i znaczenia ważnych słów w języku publicznym po 8 latach rządów PiS-u, myślę, że nie można zejść z tej drogi, z jednej strony budowania wspólnoty, ale z drugiej strony czegoś bardzo ważnego, edukacji, ja bym nazwała edukacji obywatelskiej. Znaczy nie można tego zaniedbać, bo wydaje się, że PiS przez ten długi czas jednym z powodów czuję tego, że tak długo tutaj PiS był w Polsce, jest także to, że gdzieś wcześniej chyba trochę zaniedbaliśmy tę troskę o świadomość mocy obywateli, edukacji obywatelskiej, że to jest coś bardzo ważnego, tylko obywatele mogą chronić demokrację, chronić wspólnotę, chronić Rzeczpospolitą Polską. Czy ta flaga ukraińska za pani plecami to jest znak moralnego sprzeciwu wobec tego, co od 2 lat robi Rosja? Czy to ma jakieś odniesienie do Gdańska konkretne? No, myślę, że każde mniejsze, większe miasto przez te ostatnie 2 lata się zmieniło, ale przede wszystkim to jest oznaka moralnego sprzeciwu, to myślę, że to jest dobre określenie, ale także każde z naszych miast się zmieniło. Ja mogę powiedzieć, że dzisiaj Gdańsk jest domem dla kilkudziesięciu tysięcy Ukraińców, którzy uciekli przed rosyjską napaścią. Gdańsk jest miejscem, gdzie wiele tysięcy młodych Ukrainek i Ukraińców także uczy się w naszych szkołach. Są takie szkoły, w których nawet około 15% uczennic i uczniów to uczennice i uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, ale co też bardzo ważne i tak jak rozmawiam z koleżankami. Czy oni mają poczucie i czy pani ma poczucie, że oni są i czują się u siebie w Gdańsku? No, myślę, że takich działań i programów jest bardzo wiele, żeby zapewnić poczucie ich miejsca, ich domu, ale ja też bardzo dużo rozmawiam z Ukraińcami i wielu z nich, no wielu już rzeczywiście wróciło z powrotem do Ukrainy i myślę, że to też jest może nie do końca w takim czysto rozumianym interesie ekonomicznym, żeby Ukraińcy do siebie wrócili, w interesie ekonomicznym Polski, ale w interesie ekonomicznym Ukrainy na pewno. Jeżeli Ukraina ma wejść rzeczywiście na ścieżkę integracji z Unią Europejską, odbudowy społeczeństwa, to na pewno będzie tam potrzeba wielu, wielu ludzi, którzy powinni do Ukrainy wrócić. Ja tylko jedno zdanie chciałam dokończyć a propos tej edukacji, bo także mamy bardzo wielu uczniów i ta liczba w ostatnim czasie także rośnie, którzy przyjeżdżają do nas z Białorusi. Widać, że rzeczywiście reżim tam nie słabnie i rzeczywiście ci, którzy mogą wyjechać, także wyjeżdżają tutaj do Polski, do Gdańska także. Pani prezydent, czy gdyby teraz w Warszawie, tu 200 metrów za moimi plecami, odbywała się w Sejmie debata dotycząca projektów ustaw w odniesieniu do aborcji, czy to by pani zdaniem w Gdańsku, w okolicy, gdziekolwiek skomplikowało kampanię samorządową? No bo to usłyszeliśmy jako uzasadnienie decyzji o odłożeniu tej sprawy. Ja myślę, że po pierwsze, każdy, kto dzisiaj jest w życiu społecznym, widzi, że Polska się w tej sprawie zmieniła i rzeczywiście od czasu wyroku pseudo-trybunału Julii Przyłębskiej kobiety bardzo jasno zabrały głos w tej sprawie. Wydaje się, i tu mam bardzo jasne zdanie, że
kwestia praw kobiet i z prawami człowieka. I to są takie prawa, nad którymi raczej nie powinno być dyskusji. Wydaje się, że ta argumentacja przedstawiona przez pana marszałka Sejmu, no trochę, no widać, że wywoła duże wzburzenie. Ja nie widzę związku za bardzo z kampanią samorządową. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście w ramach koalicji 15 października spróbować zbudować konsensus wokół tej części praw człowieka. Ja rozumiem, że pani nie widzi żadnej sprzeczności między planem czy pomysłem liberalizacji ustawy aborcyjnej, a tą Biblią, na którą pani przysięgała? Ja nie widzę tej sprzeczności, bo to jest zawsze indywidualny wybór każdej i każdego człowieka. No Pan Bóg stworzył nas z wolną wolą i to każdy musi w swoim sumieniu rozstrzygać, jak chce postępować. Natomiast państwo absolutnie nie powinno ograniczać praw człowieka i myślę, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego. I też trzeba powiedzieć, kto wywołał tę, użyję słowa wojnę, no bo tak naprawdę gdyby nie gmeranie Prawa i Sprawiedliwości przy przepisach dotyczących właśnie aborcji, pewnie rzeczywiście postulaty dotyczące liberalizacji by się pojawiały i trzeba by się nad nimi zastanowić, ale tę wojnę swoim haniebnym wyrokiem, ale wcześniej decyzją ustawową wywołało Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj trzeba tę sprawę raz na zawsze rozstrzygnąć. Nie wiem, czy można rozstrzygnąć, bo większość jednak w wyborach uzyskały ugrupowania, które nie są za liberalizacją aborcji. Jaki jest prezydent i jego zdanie, też wiemy. Czy pani nie uważa, że może rzeczywiście warto, bo jest to chyba jedyna realna szansa w najbliższym czasie na liberalizację, oddać sprawę w ręce obywateli, czy nie bardzo? Znaczy, tak jak powiedziałam, dla mnie to jest część praw człowieka i nad prawami człowieka nie powinno się, ja uważam, że nie powinno się przeprowadzać referendum. Natomiast nawet jeśli to jest jedyna szansa, żeby nadać tym prawom realny sens? No pewnie tutaj potrzeba konsensusu. Ja myślę, że dzisiaj także jako osoba dosyć twardo stąpająca po ziemi, ostatnio jak byłam w Sejmie, spotkałam się także z panią minister zdrowia Izabelą Leszczyną. Myślę, że także dzisiaj można wykonywać inne kroki, które chociaż trochę pozwolą na łagodzenie skutków tego drakońskiego wyroku pseudotrybunału. Natomiast jeżeli to nie będzie innego sposobu niż referendum, to pewnie trzeba to referendum przeprowadzić, ale uważam, że trzeba spróbować postąpić najpierw w zgodzie z tym, co ustaliła także koalicja 15 października i wiem, że takie projekty dzisiaj także są złożone i leżą w lasce marszałkowskiej. Przez te ostatnie lata pojawiały się pomysły, pogłoski, że w jakiejś konfiguracji sprzyjającej mogłaby pani też odgrywać rolę w tej polityce ogólnopolskiej. Czy był taki moment, kiedy pani o tym myślała, kiedy panią kusiło? Marszczę czoło, bo może zacytuję mojego kolegę, nie najbliższego sąsiada, trochę dalej, czyli pana prezydenta Szczurka. Moja partia Gdańsk, tu zawsze Wojtek mówi moja partia Gdynia. Ja 5 lat temu zawarłam umowę z gdańszczanami, już ponad 1,5 roku temu także. A to nie było pani prezydent na 10 lat? Nie, no oczywiście, że nie na 10, natomiast już ponad 1,5 roku temu bardzo jasno także moje macierzyste stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska przyjęło uchwałę, w której poparło mnie jako kandydatkę na prezydenta Gdańska na kolejną kadencję. Ja się z Gdańska nigdzie nie wybieram. I to jest stwierdzenie, a mówiliśmy o strategii, która staje się taktyką. To jest na tę kadencję czy na zawsze?
Pan redaktor tutaj z uśmiechem mnie grilluje. Ja przyjmuję pełne prawo pana redaktora. Natomiast dzisiaj jesteśmy 4 tygodnie do wyborów, do 7 kwietnia. Dzisiaj absolutnie skupiam się na tym, żeby po raz kolejny zdobyć zaufanie gdańszczanek i gdańszczan 7 kwietnia. Ja codziennie widzę na Facebooku pani zdjęcia, a to z drożdżówkami jakimiś, no spotyka się pani z tymi ludźmi na ulicach. Proszę powiedzieć, o co oni pytają, co ich gnębi, co ich martwi, na co liczą? Ja powiem, że przede wszystkim jednak gdańszczanie to są uśmiechnięci i zadowoleni ludzie i dumni z tego, że tu mieszkamy. I powiem panu bardzo uczciwie, że to jest większość rozmów, to raczej są rozmowy naprawdę przyjemne i ludzie są zadowoleni. Oczywiście, jak w każdym mieście, mamy jeszcze... I tak będzie zawsze, bo miasto nigdy nie jest projektem skończonym. Mamy zawsze jakieś rzeczy do poprawienia, a to chociażby kwestie z poprawieniem komunikacji zbiorowej, komunikacji publicznej, bo to jest zawsze coś, co się zmienia. A to kwestie często związane z bardzo sprawami takimi wręcz jednostkowymi, dotyczącymi ulicy, dzielnicy. My też Ja nie tylko na ulicy, idąc do pracy, czy po drodze w sklepie, zawsze o coś jestem zahaczana, zapytana przez mieszkańców Gdańska, ale też przecież bardzo regularnie spotykamy się z mieszkańcami, czy to na spotkaniach w dzielnicach przy okrągłym stole, właśnie tym z 2019 roku z obchodów 4 czerwca, czy to spacerując po dzielnicach z radami dzielnic, czy spotykając się z różnymi środowiskami, odwiedzając szkoły, więc ja mam absolutnie świadomość różnych spraw do załatwienia w Gdańsku. One bardzo często dotyczą czy to poprawy jakości zieleni, na co coraz większą uwagę zwracają przecież nie tylko mieszkańcy Gdańska, ale zapewne mieszkańcy Warszawy także, a to chociażby ilości ławek czy miejsc, gdzie osoby starsze po drodze do sklepu czy na spacer mogłyby częściej odpocząć, czy to kwestii związanych także ze zmianami klimatu, czy kwestii z infrastrukturą taką społeczną, szkoły, żłobki, przedszkola. No to są tematy, którymi Gdańszczanie nie żyją, ale nie ukrywam, że bardzo często także gdańszczanie mówią o sytuacji politycznej i wielu z nich naprawdę z nadzieją, z uczuciem ulgi to po pierwsze, ale także cały czas trzyma kciuki i z nadzieją patrzy na działania nowego rządu wyłonionego decyzją obywatelek i obywateli 15 października. 5 lat temu z małym haczykiem reelekcja prezydenta Adamowicza była dyskusyjna, to znaczy trudna, miał mocnego kandydata po stronie opozycji, także de facto we własnej partii. Czy dzisiaj, mówiąc językiem ligi NBA koszykarskiej, ta pani reelekcja to jest taki slam dunk? No, pana miłość do sportu jest znana, panie redaktorze, moja zresztą też, mimo różnych kontuzji. Natomiast ja z dużą pokorą podchodzę do wyborów. Chyba moje materiały wyborcze, ale także Wszystko dla Gdańska, Koalicji Obywatelskiej jako pierwsze pojawiły się w przestrzeniach miasta. Regularnie chodzimy... Ubiegłe tygodnie przedstawialiśmy pełne składy list wyborczych kandydatów do Rady Miasta, ale także do sejmiku, więc ja podchodzę do wyborów z wielką, wielką pokorą, poważnie traktując mieszkańców Gdańska. Ja także z szacunkiem traktuję kontrkandydatów, chociaż chyba jeszcze nie wszyscy się ujawnili, bo ten termin zgłaszania kontrkandydatów na prezydenta mija 14 marca. Teraz w najbliższą sobotę, 9 marca, organizujemy konwencję wyborczą, więc kampania wyborcza toczy się chyba tak, jak powinna. Ja mam nadzieję także na merytoryczną dyskusję z kontrkandydatami. No i nie ukrywam, że marzyłoby mi się rozstrzygnięcie tego boju wyborczego w pierwszej turze, co jak wiemy rzeczywiście w przypadku wyborów w 2018 roku pana prezydenta Pawła Adamowicza
nie udało się, ale rzeczywiście wtedy kontrkandydaci byli, właściwie wszyscy byli przeciwko prezydentowi Adamowiczowi, wszyscy, mówię o świadku politycznym, natomiast gdańszczanie, jak widać, byli za panem prezydentem Adamowiczem i wybrali najlepiej jak mogli. Lata pisowskie pokazały, że kobiety też potrafią wnieść do polityki brutalizację, a nawet wulgarność, że to nie jest koniecznie patent płciowy, ale jesteśmy dzień przed Dniem Kobiet, więc muszę panią zapytać, co pani z perspektywy doświadczeń pełnienia tego urzędu i obserwowania polityki samorządowej, lokalnej, ogólnopolskiej, co pani myśli o tym postulacie przecież nieprzemijającym od lat większego udziału kobiet w polityce? Czy to ma jakiś wymiar praktyczny, czy to jest ogólnie słuszna idea, z której niewiele wynika? No, w Gdańsku krok po kroku to się zmienia, w Gdańsku na Pomorzu, bo z jednej strony u nas przewodniczącą Rady Miasta jest kobieta, Agnieszka Owczarczak. Ja jestem prezydentem miasta. Od kilku tygodni, niemal dwóch miesięcy mamy kobietę po raz pierwszy, także kobietę wojewodę pomorską, więc widać, że to się zmienia. Natomiast ja z wielu moich rozmów z kobietami, takimi, które nawet są aktywne w życiu publicznym, widzę, że mają często taki lęk albo także niepewność przed wystawieniem się na osąd taki publiczny, wyborczy. I no nie ukrywam, że przez te ostatnie lata wiele rozmów, wiele pytań różnych kobiet, jak to się robi. Ja nie wiem, czy umiem takich rad udzielać, natomiast co pani wiem, że mówi? Na pewno... Jak pani odpowiada na to pytanie, jak to się robi? Że trzeba być twardym po prostu, jak mówi nasz prezydent. Nie no, twardym, ale co to znaczy być twardym? Trzeba być blisko ludzi. Ja wiem, że to jest takie dzisiaj hasło, blisko ludzi, ale myślę, że kobiety mają także większe takie wyczucie społeczne i siłą rzeczy, no, natura i role społeczne trochę tak ukształtowały nas, że myślę, że jednak kobiety są bliżej tych takich ludzkich, codziennych spraw, ale też z mojego doświadczenia współpracy z kobietami wiem, że my naprawdę szukamy rozwiązań, trochę mniej, przepraszam, że to powiem, bijemy piany, no z mężczyznami bywa różnie. Chce pani powiedzieć, że mniej testosteronu, a więcej rozumu, tak? Panie redaktorze, to pan powiedział, natomiast tak. Wydaje mi się, że optymalnie byłoby, żebyśmy mieli ze sobą współpracować. Nie ukrywam, że chociażby podczas spotkań wspomnianej już Unii Metropolii Polskich, czyli zrzeszającej 12 największych miast, no jesteśmy we dwie z panią prezydent Łodzi, Hanną Zdanowską i 10 panów prezydentów. Może uda się, że w tej kolejnej kadencji ta proporcja będzie bardziej bliska równowagi. Myślę, że to jest też ważne, bo kobiety przecież stanowią połowę społeczeństwa, mają takie same prawa wyborcze. Myślę, że po prostu często kobietom brakuje odwagi i tego, że w tym sensie twardości czy twardej skóry, o której pan mówił, że kobiety niestety łatwiej skrytykować. I to przepraszam, że to powiem, ale o nas się nie mówi nie, często. Proszę tylko zrozumieć, pani prezydent, ja tylko nieśmiało cytowałem pana prezydenta Rzeczypospolitej. Nie, ale znaczy, to nie jest chyba dla pana nic dziwnego, że często o kobietach się mówi, a wygląda ładnie, albo wygląda brzydko, a ludzie nie mówią w ogóle o tym, czy jest kompetentna, profesjonalna i dobrze przygotowana. No niestety trochę w takim świecie żyjemy, ale mam nadzieję i widzę też krok po kroku, chociażby po mojej nastoletniej córce i tym, jak ludzie właśnie w nastoletnim wieku, jak funkcjonują, że to się na pewno zmienia, bo ludzie się już zmieniają. Młodzi ludzie myślą już zupełnie, zupełnie inaczej. Tylko my musimy, nasze pokolenie. Proszę powiedzieć, jakie życzenia dla Polek w Dniu Kobiet w roku 2024 byłyby najbardziej stosowne, właściwe i sensowne?
czegoś im powinno życzyć? Ja powiem, my w Gdańsku na jutro przygotowaliśmy wiele wydarzeń wokół zdrowia kobiet. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt funkcjonowania naszego codziennego. Między innymi będziemy także starały się z kobietami bić rekord w samobadaniu piersi, bo myślę, że profilaktyka, świadomość, myślenie o zdrowiu jest czymś bardzo ważnym. Więc przede wszystkim życzenia zdrowia, bo po to, żeby zmieniać lokalne społeczności, ale także Polskę i świat na lepsze, to tego zdrowia nam bardzo potrzeba. I mam nadzieję także odwagi do tego, żeby brać sprawy w swoje ręce i zmieniać świat. Zawsze jest Pani osobą szalenie zajętą, a w okresie kampanii podwójnie szalenie zajętą, więc tym bardziej serdecznie dziękuję, że znalazła Pani dla mnie czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. Dziękuję. Dzięki, do widzenia.